To, że remontują albo jak w tym przypadku gruntownie przebudowują, widać jak na dłoni. Jednak kto, po co, jak i dlaczego, to na pierwszy rzut oka nie jest już takie oczywiste. Dlatego miejska jednostka odpowiedzialna za drogi, chodniki i drogi dla rowerów przygotowała taką jak ta wyraźną identyfikację wizualną. Dzięki takim jak ten banerom będzie wiadomo, niebiesko na białym, kto stoi za daną inwestycją. Pierwszy taki baner zawisł przy przebudowanej właśnie Królewskiej Podchorążych i części Bronowickiej. Szczególnie tak duże remonty wiążą się z utrudnieniami, dlatego na banerze możemy przeczytać, że prosimy o wyrozumiałość oraz remontujemy tę ulicę dla Ciebie. Poza tym jest tam widoczny numer telefonu i adres strony internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To miejsca, gdzie każdy mieszkaniec, na przykład kierowca, może znaleźć wiarygodne informacje na temat danej inwestycji. Na przykład dowie się, że tak jak tu, przy Wielickiej, zwężenie do jednego pasa ruchu w stronę centrum ma związek z poszerzaniem przystanku tramwajowego Kabel. Od teraz takie banery będą obecne przy każdej większej inwestycji realizowanej przez ZDMK. Wykonawcy mają obowiązek ich wieszania w widocznym miejscu. Dołączą do tablic informacyjnych, które wykonawcy stawiają jeszcze przed rozpoczęciem prac. Na tym nie koniec. Na początku każdego większego remontu czy przebudowy do dyspozycji mieszkańców będzie taki jak ten, mobilny punkt informacyjny. W tym wypadku można było uzyskać informacje o przebudowie Królewskiej Podchorążych i części Bronowickiej. Poza takimi formami informowania na miejscu, w terenie, cały czas działa aplikacja Ostrzegator. Tam co miesiąc od 2016 roku 70 000 osób na bieżąco otrzymuje informacje o utrudnieniach w związku z remontami.